I jest z nami pan Krzysztof Rutkowski, radca prawny, partner w Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski Wspólnicy. Kłaniam się nisko, panie mecenasie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Będziemy mówić o akcyzie na tytoń, różnego typu tytoń, ale na samym początku może powiedzmy widzom, bo nie są może wszyscy z państwa tak głęboko w temacie. My planujemy głęboko wejść w temat, ale zasadniczo jest coś takiego w naszym państwie jak podatek akcyzowy i czy nam się podoba, czy nie, to ten nabywca towarów akcyzowych i jednym z towarów akcyzowych są wyroby tytoniowe, no płaci taki podatek. I teraz nie mówilibyśmy w ogóle o tym, nie trzeba byłoby nikomu o tym przypominać. Na przykład za bardzo nie przypominamy o jakimś podatku PIT, bo stawki podatkowe obowiązują już tam z 2 lata, ale akurat jeśli chodzi o kwestię, która dotyczy akcyzy na wyroby tytoniowe, to nam się szykuje pewna rewolucja co do poziomu tego obciążenia. I panie mecenasie, wyjaśnijmy tak widzom tym, którzy niekoniecznie tylko w tej branży funkcjonują, na czym polega ta zmiana, która w tej chwili ma przez Radę Ministrów zostać rozstrzygnięta w porównaniu do tego, co tam było w przeszłości, no bo ten podatek akcyzowy, no to był tam od dawna w Polsce. To nie zostanie jutro wymyślony, ale fundamentalnie coś się zmienia od jutra, kiedy Rada Ministrów przyjęłaby projekt ustawy. Tych zmian będziemy mieć kilka. Najważniejsze zmiany będą dotyczyły tego, że po prostu ta akcyza wzrośnie i to wzrośnie dużo bardziej niż to było planowane. W przypadku wyrobów tytoniowych ten komponent akcyzowy jest bardzo istotny z perspektywy zachowań rynku. I w związku z powyższym w roku 2021 zawarto taką umowę społeczną między politykami a całą branżą tytoniową, w której umówiono się co do wysokości podwyżek akcyzy na 5 kolejnych lat, tak żeby rynek wiedział, czego się spodziewać, a tym samym mógł się do tego dostosować. To ma bardzo szerokie przełożenie nie tylko na konsumentów i to, jak będą się kształtowały ceny, ale też na przedsiębiorców i firmy, które te wyroby wytwarzają lub oferują, dlatego że wiedzą, z czym mają się liczyć w kolejnych latach, wiedzą, jakie muszą zainwestować pieniądze, ile wyłożyć na zabezpieczenia akcyzowe i tak dalej, i tak dalej. Mogą po prostu zaplanować sobie biznes. I to, co obecnie jest procedowane, jest tak naprawdę zerwaniem tej umowy. To znaczy po ostatnich wyborach zdecydowano odejść od wcześniejszych ustaleń i bardzo istotnie podnieść tą akcyzę względem tego, co było zapowiedziane. Branżowo nazywa się to mapą drogową, czyli kilka lat temu ustalono mapę drogową i po prostu tą mapę drogową teraz się zrywa. I to jest chyba największa i najpoważniejsza konsekwencja. Oprócz tego, że będzie drożej, czyli ta akcyza będzie dużo, dużo wyższa niż miała być, to dodatkowo ingeruje się w strukturę tej akcyzy między poszczególnymi kategoriami wyrobów. To znaczy pomimo tego, że w uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że między innymi powodem tych zmian jest to, że miała miejsce inflacja, to inflacja w równym stopniu dotyczy wszystkich wyrobów, a mimo to po zmianach te podwyżki akcyzy będą różne w różnych kategoriach wyrobów. I teraz przykładowo, relatywnie akcyza najbardziej wzrośnie na kategorię wyrobów bezdymnych, czyli między innymi na wyroby nowatorskie i na płyny do papierosów elektronicznych. Tamta akcyza wzrośnie nieporównywalnie bardziej niż w przypadku tradycyjnych wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy czy tytoń do palenia. Czyli po prostu będzie drożej, a do tego będzie różnie w różnych kategoriach wyrobów. I to jest dość zaskakujące z perspektywy zarówno zaufania do prawa, takiej umowy społecznej, no i też takiej czysto gospodarczego planowania biznesu. No bo, właśnie, Panie Krzysztofie, jak można teraz wierzyć w zapewnienia rządu, skoro poprzednie zapewnienia zostały zerwane? Nie, no to jest jakby jasne, to jest zrozumiałe, że to było w ogóle, że coś takiego w ogóle było, to już w ogóle było na pewno czymś, co niesamowicie jakoś wpływało na warunki prowadzenia działalności. To dodatkowo teraz w ogóle to zostaje w ogóle zmodyfikowane na niekorzyść i ktoś, kto sobie planuje biznes, ma z tym kłopot. No to jest w ogóle jasne. Natomiast jakby pan nam wytłumaczył to,
Jakiego rodzaju ta podwyżka akcyzy ma przełożenie na to, co pan w pierwszych słowach swojego tutaj naszego spotkania wymienił, czyli na tą rynkowość, na te kwestie związane z funkcjonowaniem branży? Bo tak, czy ludzie, którzy nas oglądają, mają sobie wyobrazić, że będą po prostu więcej płacić i to spowoduje w związku z tym zgranie, jakieś zniekształcenie konsumpcji, czy to spowoduje to właśnie, że nielegalnie obrót się pojawi niektórymi produktami, co z kolei bardzo mocno tam przedsiębiorców z różnych branż może uderzyć? Jedno i drugie. Zaczynając od tej pierwszej kwestii, o której pan redaktor wspomniał, czyli po prostu będzie drożej, będzie istotnie drożej w każdej kategorii wyrobów. Natomiast jednocześnie najbardziej wzrośnie akcyza, taką kategorią najbardziej, można powiedzieć, poszkodowaną, czy którą konsumenci odczują, będą płyny do papierosów elektronicznych, które ze względu na to, że są dość podatne na wpływ szarej strefy, jest to po prostu wyrób łatwy do podrobienia. Ze względu na to, że jest to czterokomponentowy wyrób, czyli zawiera glikol, glicerynę, aromaty i nikotynę, i można sobie wyobrazić, że różni tacy nieuczciwi producenci będą próbowali skomponować takie produkty na przykład w swoim garażu, to ze względu na to, że ten wyrób jest właśnie podatny na szarą strefę, poprzednio zrezygnowano czy nie obejmowano tej kategorii podwyżkami. W obecnej wersji jest to kategoria najbardziej dotknięta podwyżkami. Już w pierwszym roku stawka akcyzy wzrośnie o 75%, w kolejnym o 50%, a w kolejnym o 25%, i ten procent składany w ciągu 3 lat to będzie ponad 300% podwyżki akcyzy. Więc w odniesieniu do tak wrażliwego na szarą strefę wyrobu to będzie bardzo duży problem. A co więcej, w przypadku tej kategorii wyrobów ona głównie jest oferowana, w przeciwieństwie na przykład do tak zwanych jednorazówek, które faktycznie są problemem na naszym rynku, to płyny do papierosów elektronicznych są głównie oferowane przez polskie, małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie o charakterze rodzinnym. Czyli tutaj jeszcze można powiedzieć, że ta podwyżka uderzy najbardziej w naszych krajowych, rodzimych przedsiębiorców o statusie małego i średniego przedsiębiorcy. I to jest tym bardziej niezrozumiałe.